Hej, cześć! Siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was na kolejnym już materiale na kanale Poke Challenge i w końcu pojedynek z najpotężniejszą tutaj trenerką w całym regionie Sinnoh, czyli oczywiście z Cynthią, niepokonaną mistrzynią. Pojedynek z nią jest naprawdę bardzo trudny. Przypominam, że ma ona idealnie zrobione pokemony pod względem tam IV-ek, EV-ek, abilitek, przedmiotów. Będzie ciężko, a jak mi pójdzie, przekonajcie się sami. Strzelcie lajka, czas, subskrybujcie, a my już lecimy. Czas ruszać na czempiona. Oj, to będzie ciężka walka. Słuchajcie, przypominam, że czempion w tej grze ma pokemony, które mają w ogóle tam, wiecie, full EV-ki, dobre IV-ki, dobre przedmioty. W ogóle masakra. Ciężka walka nas czeka. Jest i ona. Tak, dziękuję nam za to, co się stało na górze Coronet. Ale teraz koniec podziękowań. Koniec podziękowań. Teraz czas na walkę. Judy versus Cynthia. No, grając jeszcze na ustawieniach set może być niebezpiecznie. Ona ma 6 pokemonów, ona się już nie bawi. Ma Spirit Tomba. Spirit Tomb jest wrednym pokemonem. Bardzo wrednym. Ale będziemy z nim walczyć. I mam nadzieję, że wygramy. No ale ten Stealth Rock by się przydał. Ma presję. Okej. No niestety ma presję. Dobra, zobaczymy od czego on tak właściwie zacznie. Czego się można spodziewać po Spirit Tombie? Shadow Ball'a, okej. Szczerze to się... What? Ej, naprawdę, zaczynam myśleć, że on może mnie ona może mnie zniszczyć, słuchajcie, naprawdę, mam takie straszne wrażenie. Bo to nie będzie łatwa walka. Okej, wystawiam Pikiego, nie bez powodu. Mówię, trochę Spirit Tomba się boję. Znowu Shadow Ball, tylko żeby nie zabrał za dużo. Kurde, połowa życia zeszła znowu, co tu się dzieje? Okej, Toxic, błagam cię, traf. Trafia, dziękuję. Chciałem zatoksikować i tak zrobiłem. Tylko, że będą szły full restory i tym podobne. Psychic! O nie! No coś czuję, że bez max revive'ów to w tej walce się nie obędzie. Tak może być. Dobra, Spirit Tomb jest mocny. Wiemy już, jakie ciosy mniej więcej posiada, jakimi dysponuje. Okej, jest Psychic, jest mocne ataki. Zastanawiam się nad użyciem jakiegoś Swordensa. Dobra, spróbujemy. Wchodzi Garchomp. Czy to będzie dobra decyzja, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. Swordens? Zmieni, czy nie zmieni? Nie zmienia. Dobra, Garchomp z Swordensem. Czego się mogę po niej spodziewać? Dark Pulse. No to będzie mocne, cios ze stabem. Kurde, ten Spirit Tomb jest przerąbany. Dobra, nie ma sensu moim zdaniem używać na Garchompie więcej niż jednego Swordensa, bo to się tylko źle dla mnie skończy. Nie mam żadnego ciosu super efektywnego, więc bijemy z Earthquake'a. Mam nadzieję, że to wystarczy. Wystarczyło, cudownie. No toksikowałem, ktoś może powiedzieć, że od razu trzeba było wpuszczać Garchompa. No może tak. Ale okej, zobaczymy kto wchodzi kolejny. Milotic, holy shit. Dobra, pójdzie na pewno jakiś, słuchajcie, nieszczęsny. Zapewne pójdzie nieszczęsny ten Ice Beam, no ale dobra. Użyłem Swordensa, walę z Earthquake'a. Błagam cię Garchomp, pokaż swoją moc. Przeżył, najgorzej. Ice Beam, no to jestem skończony. Nie mogło być inaczej, masakra. Dobra, niestety stało się co się musiało stać. Poparzenie, o nie, ma Flame Orba. Właśnie, jak ma Flame Orba, to myślicie, że będzie używać Full Restora? Myślę, że tak. Swordens. No, mimo tego. Dobra, ten Flame Orb zadziałał, ale on już chyba drugi raz nie powinien działać. Wiecie, Milotic warto, kiedy że ma narzucony efekt, bo on ma wtedy mocniejszą obronę. To nie jest wcale fajne. Dobra, poszedł jeden mocny atak, okej. Tylko, że ja też... No właśnie, znowu to przeklęte poparzenie. Jeszcze raz, Swordens. Skald jest szybszy. Ej, błagam, tylko nie poparz mnie. Wow, dlaczego to jest takie mocne? Kolejny Swordens. Dobra, jestem po dwóch Swordensach. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Mam cios robaczy, tylko że cios robaczy sprawi, że od razu ucieknę z walki. Bullet Punch będzie not very effective, dlatego już przywalę z Night Slash'a. Niech będzie. To może nie wystarczy. Błagam, bez kryta, bez poparzenia.
Nie ma nic, dobra. Night Slash. Co? Użyłem dwa razy Swordensa, a to zrobiło prawie nic. Dobra, ona użyła, to ja też będę się bawić. Nawet będę musiał użyć pewnie więcej tego niż się spodziewam. Dawaj, no to jestem trochę w szoku. Wiem, że ten cios nie ma staba, ale... Jasna cholera, jakie to jest mocne! Co tu się dzieje? Ten Milotic to... potwór! Nie mam pytań, nie mam pytań, słuchajcie, jaka ona jest mocna. Ale dobra, im dłużej walka trwa, tym bardziej to poparzenie jednak robi swoje. Dawaj jeszcze jednego Swordensa. Tylko błagam, niech się nie trafi ani poparzenie, ani kryt. Bo to mi zniszczy mój genialny plan i przegram tę walkę. Poszedł kolejny Swordens, dobra. Muszę znowu się full restorować. Scizor, musisz, po prostu musisz. Potem będziesz nawalał z bullet puncha w każdego. Jak będzie taka potrzeba. Masakra. Nie spodziewałem, znaczy widziałem, że ona jest mocna, ale... Ale wiecie jak to jest. Dobra, dawaj dalej. Skald. Ile razy tego Skalda na mnie użyję? No nie, no i muszę użyć. Muszę użyć full restora ponownie, bowiem o poparzenie zmniejsza mi trochę ten atak. Może nie jakoś bardzo przy tylu Swordensach, ale wiecie. Ojejku. Dobra, dawaj jeszcze raz full restore. Dobrze, że ich dużo kupiłem. Ale tak jest. To jest, słuchajcie, walka z czempionem. Czuję się prawie tak, jakbym walczył swego czasu z Lensem. Masakra, dobra. Teraz liczę na to, że Night Slash recover. Are you kidding me? Żartujecie. Mam tego Juterna, ale żałuję, że nie dałem X-Scizora. Miałbym staba i bym nie zmieniał Pokemona, wiecie? Dobra, bij z Night Slasha dalej. Co tu się odwala? Ten Milotic to jest zło nad złem. Night Slash. Dobra, jeżeli on teraz trafi skryt albo mnie poparzy, to się załamie. Błagam, nie możesz się dać. Nie, no nie, no recover, no jaja se robicie. Przecież mi się szybciej skończą ataki niż jemu. Ale dobra, jemu się też może skald skończy, no nie wiem. Chciałbym. Chciałbym, ale nie wiem. Jak to będzie. Czy naprawdę ona teraz będzie używać tego ataku bez przerwy? No nie, no przecież to są żarty jakieś. Cynthia, to sobie jaja ze mnie robisz w tym momencie. Dobra, muszę liczyć na to, że trafię z kryta. Night Slash ma większe szanse na kryta, no ale oczywiście ja nie trafię. Dobra, błagam, bez kryta, nie traf z kryto. Nie popasz. Dziękuję, mamy. Milotic rozwalony. On jest teraz... Dobra, nie jest nieśmiertelny. Nie jest nieśmiertelny Milotic. Teraz mi się przypomina taki tekst z tych... Magnaci. Że się odradza. Gastrodon. Słuchajcie, Gastrodon nie wiem, czy może stanowić dla mnie aż taki problem. No chyba, że ma jakiegoś hidden powera ognistego. No ale liczę, że tak nie jest. Dobra, ja po prostu muszę działać. Muszę działać na takiej, a nie innej zasadzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale boję się. Rock Tomb. Serio? Dobra, Rock Tomb nie jest taki straszny. Zmniejsza mi speeda, co jest oczywiście, no szkoda trochę. Ale nie jest to takie złe mimo wszystko. On ma też leftovers, no po prostu cudownie. Wszyscy mieliście dobre przedmioty, tylko ja mam takie średnie. Dobra, no może będę bić skryta. Mam wszystko not very effective. Juterna nie chcę, no bo wiadomo, że nie warto. No chyba, że to będzie mój ostatni Pokémon. Earthquake, kurde. Trochę zabierze. Dobra, trochę bierze. Ale ja wciąż jestem szybszy od tego wrednego Gastrodona. To najważniejsze. Dobra, jeszcze raz Night Slash. Nie ma na czerwono, więc nie będzie używać full restorów. Ja się tymi full restorami ratuję, ale zdaję sobie sprawę, że bez nich byłoby ciężko w tej walce i wręcz niemożliwe do zrobienia. Szczególnie, że ten Milotic taki straszny. Wchodzi Roserade. Roserade teoretycznie może nie aż tak dużo robić, ale jednak... Dobra, słuchajcie, biję z priority. Biję z bullet puncha. Nie zmieniam, nie leczę, po prostu biję. Ohoho, tak jest! Cios priority, cios z stabem robi robotę absolutną. Brawo, jeszcze plus 4 do ataku, o to chodzi. Scizor, kiedyś już użyłem Scizora z taką taktyką. Myślę, że nie wszyscy mogą to pamiętać, ale kiedyś to zrobiłem. Masakra, wszystko not very effective. Dobra, bije z bullet puncha. Kiedyś użyłem, porobiłem ligę w pewnej grze z Scizorem, z full restorami, z Swordensem i byłem zhejtowany. Mam nadzieję, że tym razem nie będę, ale to jest ciężka walka. Przeżył, nie wierzę, przeżył. No to chyba koniec mojego Scizora. Aura sfera leży.
Leży, nie ma prawa tego przeżyć. No właśnie, no jeszcze mogłaby nas uratować, wiecie, miłość naszego Pokemona, ale to się nie dzieje. To się niestety nie dzieje. Dobra, zastanawiam się, co zrobić, ale doprowadzę, słuchajcie, do ciekawej walki. Tak zwana walka dwóch Lucario. Jej Lucario ma 63 level, mój 62. Obstawiam, że w tym momencie wleci pewnie Full Restore. Nie wchodzi Full Restore? Zaskoczyła mnie. Gdyby nie ułatwienie w tej grze, bo trafił kryta, aha. Dobra, ona użyła kryta, ja mam szczęście. To zawsze coś. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia, to ja nie wiem. Słuchajcie... Tak ciężkiej walki nikt by się chyba nie spodziewał. No ale tu jeszcze zostanie jeden Pokémon, prawda? O Boże, ostatni Pokémon, wiecie kto to jest? Garchomp. On może użyć na samym starcie Swordensa, więc nie będę tutaj nic kombinował, nic zmieniał. Dawaj Dragon Pulsa, ale to i tak nie... O nie, nie boostuje się. Jakby wiedziała co chcę zrobić, że mam mocny atak. Kurczę, nie jest dobrze. Znaczy nie jest dobrze, słuchajcie, to jest czas, żeby Azeno wszedł. Nie będę ryzykował chyba i użyję ciosu z priority. Ciosu, który może nie jest mocny, ale ma 4 razy super efektywny tutaj damage. Wchodzimy z Ice Shardem. No nie, ma berry, które zmniejsza siłę ciosów lodowych. Nie wierzę, przeżyję to. No, nie robi dużo. Cios krytyczny mimo wszystko, co tu się dzieje? Używa Swordensa, no nie, no słuchajcie, robi się bardzo niebezpiecznie. Wszedł Swordens. Pytanie, co teraz zrobi mój Pokémon? Masakra, czy ja to wygram? Ice Shard. Ona ma zbyt mocne przedmioty, zbyt mocne ataki. Wygrywamy! Wystarczyło, mimo tego przeklętego berry, zrobiliśmy to. Garchomp załatwiony. Czy to jest koniec? Czy to jest koniec? Czy to jest naprawdę koniec? Czy ona ma jeszcze Pokémona? Nie ma już żadnego Pokémona. Wygraliśmy. Moc i siła w nas jest. Dobrze. To było niesamowite. A żebyś wiedziała. Dokonaliśmy tego. Udało się. Możemy wejść dalej. Można powiedzieć, że skończyliśmy fabułę główną gry, ale powiem wam jedno. Może i rzeczywiście miałem w tej walce dużo szczęścia. Ale to, jaką oni zrobili potężną Cynthię w tej grze, to jest coś niewyobrażalnego. Ale zrobiliśmy to. Jest wygrana. Możemy wejść do pokoju, w którym zostaną zapisane nasze postępy, że zostaniemy zapamiętani w historii regionu Sinnoh. Jako nowy mistrz przyszedł nawet pan profesor Rowan tutaj nas odwiedzić. Dokładnie. Dobrze. Wchodzą tam wszyscy, tak jest. Ja wchodzę za nimi. No i tutaj jest, słuchajcie, ten moment, w którym odłożone zostaną nasze bole. Tak jest. 6 Pokemonów. 3 w Pokebolach, 3 w Quickbolach. Fajnie to wygląda. Szkoda, że tak nierówniutko to by lepiej wyglądało, no ale cóż. Słuchajcie, welcome to the Hall of Fame. Empoleon, czyli Shiny Milagus. No, jego Selbrok zrobił swoje. Beta, no, porobiła jako Scizor. Piki, jako Roserade, rozwalił jednego z członków elitarnej czwórki prawie sam. Azeno pokonał niepokonanego Garchompa. Garchomp zrobił swoją potężną mocą. No i na końcu Grzybek, czyli Lucario, którego moc specjalnego ataku była naprawdę niesamowita. No i my jako tutaj zwycięzcy. Jak to pięknie wygląda. 47 godzin gry i 7 minut. No, ładny wynik. Mamy to, jak to pięknie wygląda w tej grze. Naprawdę pięknie. Pokémon Brilliant Diamond. Teoretycznie ukończone, ale uwierzcie mi, jeszcze nas wiele, wiele, wiele tutaj czeka. O, jak ładne napisy. Słuchajcie. Widzimy piękne napisy końcowe w tym momencie. Ale to nie jest koniec serii. Będzie łapanie legend, będą rematche, będzie się działo, będzie zbieranie Pokédexa, więc naprawdę warto oglądać dalej, bo tutaj będą ciekawe pojedynki. Wyobraźcie sobie, że skoro walka z Cynthią była taka trudna, to jak trudny musi być rematch? No, naprawdę. Wow, to naprawdę coś. Cieszę się, że się udało. Moi drodzy, zostawcie lajkacza, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bo będzie się działo.